Cześć, witajcie. Cześć. Jedziemy w trasę z Ilonką dzisiaj. Są jej urodziny dzisiaj, także wziąłem ją tak trochę. Przejedziemy się gdzieś. Ciężko. Fajna pogoda jest, deszcze już się skończyły. Mamy ładne słoneczko. Cieplutko, kukurydza idzie aż miło. Ostatnio mogliście zobaczyć filmik z Bednara. Byliśmy w Czechach na takich pokazach. Bednar i John Deere to organizował. Takie wspólne pokazy, maszyny pozszczepiane, no było tego bardzo dużo. Trochę pogoda była kiepska, bo właśnie padało, a tam jest bardzo dobra ziemia. Glina, błoto, wszyscy brudni. Niektórzy tam miejscowi nawet chodzili w gumowcach. My nie wiedzieliśmy, że tak będzie, no nie przygotowaliśmy się aż tak. Kupiłem sobie takie kroplówki w gumowilce. Kapelusze jakieś słomiane rozdawali tam, ale to wszystko, co z tego, jak zimno, bo deszcz kropi. Dronem to tak tylko raz udało się Filipowi wbić w górę, żeby coś nagrać, ale poza tym to słabo. Ale maszyny były fajne, nie powiem, no. Było co oglądać. Ale dobra, no, miałem opowiedzieć, jak zdałem prawko, za którym razem, co i jak. No to teorię zdałem za pierwszym. W sumie to nie było takie trudne, no testy się porobiło, zdawałem te testy na komputerze, no to zapisałem się na egzamin bez problemu. Zdałem za pierwszym i to nawet udało mi się max punktów zdobyć, także no, wszystkie punkty, żadnego błędu nie miałem. A później C zdałem również za pierwszym, jakoś tam nie było problemu wielkiego. Najgorzej to chyba jest wyczuć tą odległość z tyłu na łuku przy cofaniu, no bo wiadomo, no, na CE to można wysiąść raz, zobaczyć, chociaż tam jak ktoś wie w swoim Wordzie, każdy tam ma, instruktorzy nawet tam doradzają, jakie są tam myki różne, żeby to zrobić dobrze, nie, żeby wycelować tą odległość. I to CE zdałem za pierwszym, no CE niestety za drugim, ale no, nic się nie stało, no to i tak jest dobrze, bo nie. Niektórzy to robią gdzieś czasu, bawią się z tym, kombinują. A pierwsze CE oblałem na głupocie też, no bo plac bardzo ładnie, zrobiłem wszystko. A jechaliśmy sobie we Wrocławiu z egzaminatorem, no i było takie skrzyżowanie, gdzie w prawo jest 9 ton, w lewo można jechać, a prosto jest 18 ton, a zestaw egzaminacyjny DMC ma 20 500 bodajże. I chwilkę wcześniej jechało pogotowie, w momencie gdy tam po prawej stronie była ta tabliczka wskazująca, że prosto jest 18 i tak dalej, że w prawo 9. Dobrze wiedziałem w sumie o tym, ale no to pogotowie gdzieś mnie tam rozproszyło. Zjechałem, żeby zrobić miejsce, no i akurat tej tabliczki nie zobaczyłem. Pojechałem na światłach, dopiero przypomniało mi się, że tam jest 18 prosto, mówię do egzaminatora, mówię, no teraz to już niech pan jedzie, no i pojechaliśmy i no wróciliśmy do Wordu, jeszcze raz trzeba było jechać, dawać. Ale potem to już bez żadnego błędu. Tam ta moja wpadka to była już na samym końcu, no wystarczyło zrobić jeszcze pętelkę, zawracanie już praktycznie w stronę Wordu było i byłoby po egzaminie, no ale niestety. Jak już mówimy o prawach jazdy, to też chciałbym powiedzieć na temat kategorii B, bo trochę to jest takie niepoważne moim zdaniem. Tak jak Filip ma już jakiś czas to prawo jazdy T, jeździ ciągnikami, no wiecie, że jeździ, wszystko może podczepić, no nie ma ograniczeń tam. 40 ton, jeszcze zestaw z patelnią i jedzie, czy tam inne jakieś przyczepy. No i on będzie miał 18 dopiero w październiku, co go bardzo denerwuje, no ale to nie jego wina, tak się urodził. Będzie mógł dopiero robić B, zdawać nowe wcześniej, bo można miesiąc wcześniej zdawać. A Filip jest zły bardzo, no bo nie może jeździć, takim główienkiem, osobóweczką nie może jeździć, a tutaj ciągnik duży, cokolwiek wsiada, jedzie, czy kombajn. No bo kombajnem na T czy B też można jeździć. Nie można w polu bez uprawnień robić, podobnie ma nitki i inne sprzęty, ale drogą można jechać. No i tutaj taka logika trochę to jest głupie, bo takie dziewczyny, które może jakoś nie miały nigdy styczności z jeżdżeniem, które są ze stycznia, z lutego, rówieśniczki Filipa, one jeżdżą sobie już samochodami, mają B.
a Filip ma prawko tak naprawdę na większe sprzęty, a nie może jechać samochodem. Ja już bym to tak zrobił, że jak jest 18 lat rocznikowo, żeby to prawko B mieć już, no bo to chyba te 10 miesięcy czy tam ileś, no nie ma wielkiej różnicy. Nie wiem, też tak myślisz? Też tak myślę. No bo no jak to wygląda? No chłop ciągnikiem jeździ, a jak to mówimy, z rodzicami musi jeździć osobówką. Albo ja go wożę. No B1 mógł zrobić też, ja miałem B1. Od 16 lat na kategorię, na samochody do wagi 550 kg. To w sumie mało co się na to łapie, jakieś aksjamy, grekawy, te sprawy, smart się nie łapie, maluch nie, no by trzeba było tam wszystko gdzieś odrzucać. Ale to też takie, można to sobie zrobić, ale to trzeba wtedy też takiego bzyka, bardzo głośne te samochody są, wychodzą jak Perkins trzycylindrowe przeważnie, bulczy to, pojedzie tam 60 na godzinę. No ja akurat smartem jeździłem, nie powiem. No smart się nie łapał niby to, ale taki mniejszy to trochę tam się jakoś pojeździło. Ale otworzę sobie dach. Cudowa to się? Troszkę. Ty się rozbierz. A już nie będę teraz cudował. Deszcze popadały. Teraz ten drugi pokos traw odbija po kiszące, no w oczach rośnie. Azotu dostały łąki, także szybciutko będzie drugi pokos. A szczególnie właśnie te siane świeżo, bądź te przesiewane. To jeszcze miałem właśnie mówić na ten temat, ale nie ma jeszcze tego efektu takiego, jakby powinien być w tych przesiewanych, bo ta trawa jest dopiero taka jeszcze wiotka, taka drobniutka w środku siedzi. No jest ładnie, wszystko się przyjęło. O, rower, dobra. Przyjęła się. No na filmie możecie zaobserwować, koszenie jest nagrane akurat tej trawy sianej od zera, po kukurydzy. No, tam była kiedyś łąka, ale było kilka lat kukurydzą pole przesiane i jest znowu łąka, bo to takie bagienne. I tam jest ta trawa ładna. Teraz właśnie dopiero tą moc pokazuje. Z niej tam będzie naprawdę bardzo dużo masy. W pierwszym roku po sianiu, no to ta trawa bardzo dobrze plonuje. A w tych sianych, wsiewanych trawach to będzie też drugi pokos. Myślę, już dopiero jakieś rządki się pokażą. Jak ta trawa przesiewana, ona ruszy już teraz praktycznie równo z tą wykoszoną starą trawą. No bo po wsianiu, no to ona miała duże opóźnienie, żeby to wyjść, przebić się przez te stare gatunki. Ale zobaczymy, prawdopodobnie w kiszonkę wszystko pójdzie też. No bo wsiano, taka trawa świeża z tych pierwszych pokosów, to jest ciężka sprawa, bo no ciężko jest to wysuszyć, nie? Ale no zobaczymy, jak pogoda będzie, wszystko. Te co były koszone do tej pory ostatnio, no wszystko w sumie te siane, to musieliśmy podlewać już w pewnym momencie, bo to było sucho. Ale tak zawsze jest, ja nie wiem, śmiejemy czasami, że chyba trzeba też deszczownię choćby dla picu wystawić gdzieś tam na pole i zaraz deszcz przyjdzie, bo tak jest właśnie i było ostatnio, że wyciągnęliśmy deszczownię, podlaliśmy z 15 hektarów i przyszedł deszcz. I jakby tak się poczekało z 2 dni, no to by jeszcze może tego nie odczuła, było by taniej, bez paliwa, bez robotów, spodobanie. Dziury mamy tutaj. Króciutka taka trasa, ale przyjedziemy się. Filip oczywiście w szkole jest. Cieszy się, jak mu powiem, że mamy materiał do zmontowania. Lądę robisz CE, czy nie? Co? Jeździ trochę dziewczyn. Co? No, trochę dziewczyn jeździ. Jeżdżą. No jeżdżą. Musisz się przejechać na rynku. A to już może na inną okazję zobaczymy. Nagramy coś. Jakąś naukę jazdy. Tak. Dobry pomysł. Ja wiem. Iście, czy dziewczyny powinny jeździć, czy nie powinny jeździć takimi sprzętami? Myślę, że jak to lubią, to na pewno.
ciągnikiem mogą, a... No, wszystkim mogą. No to jest właściwie no. też ciągnik, nie? Ale no jak wiecie, to można zrobić ze od 18 lat, nie? Tylko jest wtedy droższa kwalifikacja i dłużej to trwa, ale bez problemu. Bo ja nie miałem takiej potrzeby, no mogłem w sumie tam, ale kierowcy jeździli, ja miałem robotę w polu, ciągnikiem w międzyczasie się jeździło raz i tak nie było za bardzo aut wolnych wtedy, żebym ja gdzieś tam się wsiadał, to do szkoły trzeba było iść, to jakoś, a jakoś tam zleciał czas, zrobiłem normalnie, na 21. Otrzymaj się, bo proste plany taki wdzięczny. No, zaraz wyjedziemy na fajną taką drogę. Tam się elegancko jedzie. To była kiedyś najgorsza tutaj taka w okolicy droga. No tam jeden znajomy to powiedział po przejeździe ciągnikiem, że jechał jak na kołku. I tam jeszcze inne rzeczy mówił, ale to już zostawię dla siebie. A czy? No i swary. A to nie znasz go. Jechał kiedyś maszynę do nas pożyczyć. A, mamy tu na ciepłe dane. Mucha ciepłą, dlatego tak ciepło. No i możecie zrobić to prawko na 18 lat. No to jak najbardziej myślę, że to jest w porządku. No. Jak ktoś jest urodzony, jak jeździ gdzieś tam innymi sprzętami, czy tam z kimś innym z boku, no to się nauczył, że ma te 18 lat i będzie robił. Także. No, jeszcze nie będę zdradzał, bo parę osób jest takich, że będą robić od 18 tutaj, to. Ale to jeszcze na razie nic nie mówię. Ważne, że my jedziemy sobie elegancko. A kartę kierowcy również możecie wyrobić wcześniej, jak się później dopiero dowiedziałem. Nie musicie mieć prawka już zdanego właściwego. Z tego, co tam się dowiedziałem, prawko macie z numerem jakimś tam, który jest już na każdym, na jakie tam byście wyrabiali kategorie, cały czas jest ten sam numer prawka. I tak jak ja już miałem dużo wcześniej kartę zrobioną, już czekała, no bo na kartę się czeka tak do 3 tygodni. No to też się nie uśmiecha, jak zrobicie sobie egzamin, no to prawko z tydzień trzeba czekać, tak plus minus, później kartę znowu 3 tygodnie, to macie tydzień, miesiąc w plecy dalej. Tak to wygląda. A tak sobie myślę, jak będzie czas, a z tym czasem to jest bardzo kiepsko, nie? Czy jest czas? Nie ma. Nie ma czasu. Oprócz, no, brakuje mi tylko A i D. Jak sobie zrobię D, no to mi biją wtedy D1, D1E tak, i tak dalej. DE też, bo mam CE. No i zrobię A i wtedy A1, no AM mam. A2 biją, będę miał cały komplet. Także chyba, a tak sobie dla siebie zrobię, a no, nie wiadomo nigdy, czy autobusem jakimś gdzieś nie będzie trzeba jeździć. No powiedzcie autobus. Nie mówię, że autobus, ale gdzieś, a jak będziemy jechać na jakąś wycieczkę, kierowca zasłabnie, wszyscy będą myśleli, że musimy stać, bo kierowca się coś dzieje, źle się czuje. No wycieczkę. No nie wiem, tak mówię, najpierw chyba wszystko. Sanatorium. A tak siądę i pojadę. Bo motorem to nie zamierzam jeździć, brzydzę się motorami, ale tak mnie kusi, żeby mieć ten komplet jednak. Myślę, że fajnie, no. Taki, wtedy taki człowiek jest uniwersalny, chociaż już w tej chwili, no, motorów to tam, nie wiem, no, nie lubię motorów, nawet czasami denerwują, jak tak wyprzedzają, gazują, to takie trochę nieprzyjemne jest, ale autobusem sobie czasem pojeździ. Autobusem. Tak sobie powiedzieć. Nie, to byśmy nie nabrali. Nie autobus. Znajomych byśmy nabrali, byłoby wesoło. Jakby się towarzystwo tam rozbrykało, to wtedy jest wesoły autobus. Chociaż ja wtedy, jakby byli znajomi w autobusie, to ja bym nie chciał jechać na pewno. Ja bym wolał tam z nimi z tyłu urzędować. No. Dobra, no to. Co? No to będziemy kończyć. Lonka jeszcze kiedyś nagramy, jak sobie radzi różnymi maszynami, sprzętami. No, to a Bizonem by się przejechała? Czy nie? Chyba woliśmy Holandy Lexiony. Chyba wolę. No. Ale tak kobiety na Bizonie to nie, jedna kobieta jest. Na YouTubie kojarzę, że jest kobieta, która kosi Bizonem. Coś było. Coś
A ja na, jak będę kościł bizonem, to vlogów nakręcę, tak będziemy działać. Ja bardzo lubię kościć bizonem. Innymi również, ale bizon gdzieś to jest taka maszyna, że ma to coś. Nie wiem dlaczego, nie tylko ja tak lubię. Filip w sumie nie miał styczności nigdy z bizonami, a jak zaczął ze mną zajeżdżać, no to o, autobus stoi. Ale wy tego nie widzicie. Zaczął ze mną jeździć, no to się zainteresował i też mu się bardzo bizon spodobał. Ale dobra, no bizon będzie w bizonie. My jesteśmy w Stralisie i na tym będziemy kończyć. Trzymajcie się, na razie. Na razie.